Damian, 119,5 Peterka, z tym, że młodszy Słowak, Słoweniec jest drugi, później czwarty Hoke, piąty Nagiler, szósty Marcin Bachleda. I... O, wow. Ależ niecodzienna sytuacja, proszę Państwa. Jeszcze takiej sytuacji nie widzieliśmy. Zatrzyma się tam pewnie, no, szczęśliwie będzie problem. Wolfgang Loitzl sunął się obok torów. Ciekawe, będzie na pewno przerwa, trzeba będzie wszystko poprawić. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało, bo ta narta się gdzieś zaklinowała. Z jednej strony dobrze, bo doleciałby do progu 3 metry, może nie wysoko, ale mógłby spaść. Pojawił się tam chyba Łukasz Kruczek, pomaga. Proszę zwrócić uwagę, zawahał się, a później, a przecież to jest tak doświadczony zawodnik. Wczoraj wieczorem spędziłem blisko 2 godziny w towarzystwie Miki Kojonkowskiego. Opowiadał mi wiele o sobie, między innymi o tej współpracy z kadrą austriacką. Otrzymał propozycję właściwie w jednym czasie rozpoczęcia prac naukowych w katedrze u jednego z najsłynniejszych profesorów fińskich sławy światowej, neurologa. Mówi, że chciał się zainteresować mózgiem, powiedział, w sporcie tyle rzeczy dzieje się automatycznie, to ogromnie ciekawe. No i właśnie o Wolfgangu Loitzlu, że wielki talent, że myślał, że on będzie skakał daleko, że chciał już odsunąć Witkelsla, który go szalenie zawiódł podczas Mistrzostw Świata w 99 roku w Ramsau. Był w wielkiej formie, bał się skakać. Coś zresztą z Witkelslem dzieje się do dziś niedobrego. No i mam nadzieję, że za chwilę będzie wszystko dobrze. Trzeba będzie oczywiście tory poprawić. Miał wielkiego pecha po prostu Wolfgang Loitzl. Jeszcze tylko może jedna uwaga Kojonkowskiego. Powiedział rzecz chyba ważną dla nas wszystkich. To nieprawda, że nawet największy talent sam skacze. No i to...